Zaczęło się palić w kuchni. Tutaj była kuchnia. Kuchnia, tam z tyłu był pokój. Zaczęło się palić w kuchni, a ja uciekałem tam z tamtego pokoju. Pan Zbigniew wyciągnął z płonącego domu żonę, syna, synową i dwójkę wnucząt. W sumie w domu we wsi Damiany koło Szczekocin mieszkało 8 osób. Dziś po tamtym domu nie ma już śladu. Po 22, no, ja spałem, żona składała tam jakoś coś w szafie. No i wyszła do kuchni zgasić światło. No a tu już kuchnia się zaczęła palić. Ta błazeria plastikowa to, no obudziłam je, no. No zdążyłem wylecieć, tylko tak jak spałem. Córki pana Zbigniewa akurat tego dnia wracały później. Cały dom stał już w płomieniach. No szkoda mi było taty, bo tata bardzo to przeżył. Płakał i w ogóle trząsł się z zimna. Sąsiady mu dali ubrania, dostał, bo wyleciał w tym, co spał. Pan Zbigniew z żoną utrzymują się z renty, oboje chorują na serce. Wydatki związane z leczeniem jeszcze przed pożarem nie pozwalały na odłożenie oszczędności. Mimo to nowy dom już stoi. Zbudowano go dzięki pomocy różnych organizacji i mieszkańców wsi Damiany. Aktywnie wzięli udział mieszkańcy. Tutaj bardzo empatyczni, bardzo sympatyczni, bardzo życzliwi, ciepli. Przekazując nie tylko dotacje finansowe, ale również przekazując pomoc taką materialną. Dla państwa sądzę liczy się też takie codzienne wsparcie. Wsparcie w podtrzymywaniu, tak, tej dobrej nadziei na to, że ten dom zostanie odbudowany. Pierwszy etap budowy dobiegł już końca. Dom stoi. Teraz, by kontynuować pracę, dom trzeba wyposażyć w ogrzewanie. W tym pomoże szlachetna paczka. 9 grudnia przygotuje ją telewizja TVS. Podobają Ci się informacje Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco. Podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.